Siemanko, siemanko, jestem Wertę, ze mną jest schowany tutaj. Kim ty jesteś? Dzień dobry. Do świątek się schował. Halo. I jest Drake. Siemano, siemano, witam was bardzo serdecznie. Tak, tak. Ekipa z The Forest, trzeci odcinek trzeciego sezonu. Oje, jeżeli nie widzieliście, na tygodniu też był odcinek, także kto nie widział, to zapraszamy do nadrabiania, bo trochę rzeczy tutaj robiliśmy. Ognisko się pojawiło na statku, czemu by nie, to ognisko w ogóle lata jakoś dziwnie. Rekin mnie zaatakował. Po tamtym odcinku dostaliśmy propozycję od telewizji, żeby zrobić The Forest Show program. Tak bywa, ja nie? Pieprzę, dobra, nie was. Ale wiadomo, my na YouTubie, nie w telewizji. I robimy swoje. Panie, zjadłem węgiel z ogniska. Mało ważne. Z górnika. Mało ważne. Smakowało? Nie bardzo dobre, powiem ci. Nie będziesz miał rozwolnienia przynajmniej, to dobrze się złożyło. Ojej. Powiem ci, że to naprawdę było całkiem smaczne. Dobra, dobra, tłumacz. Si pronto calafone, proszę mnie tutaj nie ten. No, tamten, ten. Dobra, upgrade'owałem sobie to. Dobra, no. To. A czemu nie mogę tego wybudować z powrotem, halo? Się zniszczyło. Bo nie możesz. Dobra, mam worek na patyki. Teraz mogę zbierać po 20. No, nie chcą, to nie chcą. O, ty cheaterze. Prosiła, nie będę. Dobra. Ja zajmę się tymi królikami, bo tam potrzeba... Dobra, dobra, rób. A do czego w ogóle ktoś mi kiedyś wytłumaczy w końcu, do czego jest ten hole cutter? Czy coś takiego? To jak zbudujesz piętro na przykład sobie w domu, dobra, i chcesz schody pociągnąć, to... Hole cutter. Sobie robisz hole cutter. I widzisz, wszystko wiesz. Ja jestem Drake. I wszystko wiem. Dondrak.wiki.pl. Nie, Świru, nie ma takiej strony. No. Ktoś by się dorobił, jakby teraz w mieście. Czy ja wiem? Wszystko o holkaterach. Strona fanowska o holkaterach. Działo. Budujemy mosty, budujemy... Nie wiem, co ty tutaj postawiłeś, ale wkładam patyki, nie? To dosyć dużo patyki włożyłem. No kurde, ja mam tutaj taki zapas patyków. A przydałby się większy, przypominam, nie? Coś zepsułem, to nie ja. Świątkowi nie mówcie. Ja on zapomni, on zapomni wejść na nagranie, też nie będzie widział. Ja o wszystkim zapominam generalnie, więc no... Nothing special, bym powiedział. No i spoko, nie? Dobra, znowu jem węgiel. Drake tam coś kminie, nic nie mówi, nie? Ja tutaj kminie cały czas. To jakiś zamach robi na nas, czy coś? Ja tutaj nie wiem jak wam, ale mi ten węgiel smakuje. Ja tam lubię węgiel jeść. Ja inwestuję w patyki. W patykach przyszłość jest. Skoro tak mówisz, to wszyscy wchodzimy na giełdę patyków. Tak, po prostu. Ja mam nosa. Inwestor Drake, wiesz. Kanał na YouTube dla Forcy 2 i kanał dla pieniędzy. Co się mi dzieje z tym The Forestem, się tak przycina mnie? Nie wiem, mi już nie wywala klawiatury, także teraz tobie The Forest będzie wywalało. Leci! Okej, okay. Generalnie to pojawiłem się gdzieś w środku lasu. Okej. Okay. To biegnij do młotków i bez problemu. Świątkowy się podróżnik odpalił. Po tym węglu, nie? Bez kitu, what the f... Problem jest z tą klatką, słuchajcie, bo do tego może się załapać jaszczurka z klatki zamiast kulika. A to fajnie. Jaszczurka, która chce być kulikiem właśnie i wtedy trzeba mieć dzidę. Wiesz, jak dawno jaszczurki nie widziałem? Ale jaszczurki nie weźmiesz do ręki, więc musisz wziąć patyk. Tu jest dużo jaszczurek, gdzie ja chodzę właśnie. A, i ciachać przez to? I musisz tak wycelować, żeby nie trafić patykiem w klatkę, bo się zepsuje. O, wpadł i impreza jest. Wujek, ciocia i wujek. Nie wiem, o co chodzi z tą grą, ale generalnie pozdrawiam twórców. Okej. Okay. Teraz będą zdrowi. Oho. Halo! Czekaj, bo twoi tutaj chyba przybiegli. Oni do świadka wpadli, no tam chyba. Cały wydział onkologii tam. Oni na mój komputer chyba wpadli, ci powiem, wiesz? Bo tak lekko szwankuje. Spoko, The Forest to The Forest, optymalizacja. Może kiedyś zostanie zrobiona, tak pod sam koniec, jak już wszystko inne będzie zrobione. To oni powiedzą, to jest ten czas, kiedy musimy wreszcie zoptymalizować grę. Tak 3 lata po wypuszczeniu gry, nie? Tak myślę. Po czym gościu, który to zaproponował, został zwolniony, nie? Tak jak w tych memach, tak? Tak. Nigdy go nie znaleźli. Nigdy nie wypłynął. Które drzewo tutaj by zostawić? Tak. Ej, ale wiecie co? Bo The Forest wychodzi na PS4 jakoś długo. Leci do was na stronę lasu. Boże!
tak? Mhm. Na PS4 niedługo The Forest wychodzi, ale już nie wyszedł. Co ty gadasz? To mnie zastanawia, czy na konsoli też tak samo chodzi ta gra. Myślę, że na pewno. Raczej nowego zespołu nie zatrudnili do tego. Ale w ogóle, ja widziałem właśnie taki trailer na YouTubie zapowiadający, że będzie, nie? No. Prawie nic nie widać, tak ciemno jest, nie? I ludzie tam piszą, wytyfy, co to za gra? O nie. Magia! Co tu się dzieje, halo, halo? Nie zwiesiłem się! Tak, ktoś tu umarł. No. Wziął i umarł. Boże. No. Ja się chyba poddam, nie? Takie życie. Tu jest grup, tu jest normalnie grup. No, naprawdę, to co się dzieje z moim komputerem teraz, to jest porażka. No, robisz pół kroku i zwiecha, pół kroku i zwiecha, pół kroku i... No i oczywiście, co? Zwiecha! Ej, tu jest grup, słyszycie? Gdzie? Zdjęcie lepiej stamtąd to odejść, bo zaraz tam będzie twój grup. A może to twój kuzyn któryś tam leży? Leżą fotki jakieś. Myśli mi nudę, co? Nieważne. Nie ważne. No gdzie lecisz na platformę naszą, głupie drzewo? Ej, drzewo mnie pobiło. To mu oddaj. No. To zabrzmiało tak jak nagłówek z gazety. To jemu oddaj. Ale to pośmiertnie, pół życia mi zabrało. Czemu to mnie wszystko bije w tej serii? No, w tym sezonie. Lubią, po prostu, no. Taka co seria była, czy Wertezu, czy drzewu wolno do nieba. Nie wolno jemu. Drzewu miało rosnąć, a drzewu pobiło Werteza, więc nie wolno jemu. No i koniec historii. Kurde. Czemu mi się to podoba? No już na rekina zapolował, co za. Dobra, bo ja przybiję to. Poszarpał go! Ja tutaj wiecie, bo chciałem normalnie dzwonek do drzwi zainstalować, ale przecież tu nie ma dzwonku w Forestie, bo po co? Przecież. Ale jest coś lepszego. Tu każdy jest gościem, w sensie tu każdego przywita się chlebem i solą. W sensie. Chlebem i chlebem, bo soli nie ma. Chlebem i chlebem. Odpalcie w opcjach odrastanie drzew. A gdzie to możemy? Ja to przed chwilą odpaliłem, a to nam się bardzo przyda, jak tutaj wycinki robimy. Ale to ty możesz chyba tylko włączyć jako... Tak. W tym momencie, no. Okej. Okay. No like an owner of this server. Or okay. Something like that. A potem zrobimy whistle wyspę taką. Whistle? Lysy pole, szybko moja pika. Fajnie to by wyglądało, jakby wszystkie wszyściutkie drzewa wyciąć, nie? Jakie istnieją. Ale pytanie, na co je wykorzystać? Nie wiem. Całą na wyspę import. Dookoła otoczyć murem. Na import. Tak. Gdzie ty to będziesz importował i czym? Wiecie co, bo się ciemno robi, nie? O kurde, w łeb dostałem! Prosto położył go! Ale kolega, podnieś mnie, ale pochlałem. No, dzięki. Było latać z tym rekinem? Ale prosto w łeb, a ja tutaj zrobiłem ten. Nie wiem, co tutaj robiłeś, robię. Ale no nie zauważyłem cię tak trochę. Dobra, chodźmy w kimono, nie? Biegnę, skaczę, frunę, płynę. You're cold and wet. Znaczy to, że jestem super. Wet, to zła informacja chyba. Nic nie widzę. Czekajcie. Dobra. Więcej pływania. O, stryk. Bogu włączył światło. Nie, księżyc. Podogniłem świątka. Jest. Nic mnie nie zjadło. Super. Odpalam. Nie będę już wet, czy będę dalej wet? Wet. Teraz ja mam nic HP. Nie wiem, czy to było od tyle, jak mnie podniosłeś, czy od tego drzewa, co dostałem. Ale tutaj co chwilę coś się pojawia na tym statku, nie? Wiesz co każdy raz jak wejdę na save'a, to tu są batoniki i ja zabieram zanim się wczytacie. Ale to chyba każdy może podnieść właśnie, to dobrze. Właśnie o tym mówię. Do spania panowie, do spania. No, do spania, mamy duże łóżko, dużo poduszek. Ej, a jestem urzydem czy jestem biały? Zawsze masz ten sam skin. Aha, dobra, bo nie miałem głupi żart, ale nie wiem czy wypada, bo widziałem, że nie, jest... Nie wypada. Ja w stylu, ja lubię Oreo ciastka i... Dobra, nieważne. To było złe. Wiedz, że to było złe. Myślę, że tylko Wertys jest biały po prostu. A ja chciałem spać od ściany, dobra, nieważne. Masakra. Nieważne, ja sobie tu robię ściadanko, wyróbcie co chcecie. Co za typy? Dobra. Jestem cold i wet. Co za typy? Normalne no. No chamstwo.
Ej, to twoje ognisko mnie wyrolowało. I to w bambuko. Co tam się stanęli? No gotuję sobie szynkę. Nie? No. Już jest prawie gotowe i nagle się rozpadło. Sanepid, sanepid. Dobraliście w końcu do nas, no bywa. Tak. No dzięki, no. A da się w ogóle zrobić jakąś platformę na drzewie bez tej cholernej liny, czy nie? Nie, chyba tak. Nie, ale czekaj. Tak, Deck Foundation musisz podnieść po prostu. Tak, okej, okay, dobra, ja znaczy... Foundation, dobra, ale później tych foundation my nie możemy łączyć tymi mostkami takimi, tymi. A nam nie jest potrzebna lina przy każdym cholernym jednym. No nie. My chcemy jeszcze taką fajną drogę wszędzie. Macie pewność, że się nie da połączyć? Dobra, no robię, ja do gara rzucam. Będzie więcej tutaj. Okej. Okay. W tym jest problem. No chyba, że po prostu te drzewa muszą być idealnie naprzeciwko siebie, żeby to było. Ale nie. To nie to mi się wydaje. Okej. Przynajmniej tak mi się wydaje, no nie wiem. Custom foundation nie. Custom floor. Czyli tak, idę trochę dalej te drzewa wycinać, żeby tutaj... Obiad! Obiad! Nie było problemu. Marian, do domu na obiad! Do koryta, chłopaki. Ja już zjadłem. Dobra, idę męczyć te klatki dalej. Chyba żebyśmy, ale nie, no platform nie możemy zrobić w tym. Wypasiony kijek jaki mam. Działeś? Platform nie możemy zrobić na drzewie, że tak powiem. W drzewie, żeby... To kmincie. Ja tu ścinam grzecznie drzewka. Ja się chyba poddam i przestanę być naszym budowniczym, bo ja nie umiem. Znalazłem kadłubek. Wychodzi? Kadłubek? No, ale to przepalić trzeba na kości. To zróbmy tutaj dużo gnicho jednak. No to projektuj. Proszę bardzo. Zaprojektował. Nie, ja się poddaję. Nie, ja nie chcę być projektantem wnętrz. Znaczy wnętrz mogę, ale nie. No to zaraz przyjdzie ci jakiś ten dzikus, to go zabijesz i będziesz mógł mu zaprojektować wnętrze. A to nie o to chodziło, dobra, nie walcz, przepraszam. Ja jestem niewyspany dzisiaj jednak. Dobra, okej. To Drake, ty musisz ogarnąć platformę w takim razie. Bo ja bym mógł to na ziemi i poogarniać. Kolega, można to drzewo ściąć, czy kolega tu planuje z nim coś? Znaczy właśnie na tym drzewie planowaliśmy coś wybudować, tylko... Nie ma problem. To zostaw drzewo. Kurde, wiesz o co chodzi, kolega, nie? Czekaj. Ja tu lubię wycinać drzewa, jak mam laskę dynamitu, wtedy 6... Tyk. Hop. Bo... Ale teraz kurde. Z dynamitem ciężko. Więc nie ma. W podziemiach jest jeden taki maksymalnie skrzynia wypchana. I co jest fajne miejsce tutaj na wzgórzu, że jak wali dobrze dynamit, to drzewo spada ci z tego wzgórza w sumie samo ci się przynosi, że tak powiem. Bo robiliśmy ostatnio wyrąb na odcinku na 120 wozów nazbieraliśmy drzewa. To ładnie. 120 wozów nazbieraliśmy, no. Do dziś nikt nie wie po co i... Ale mamy. Ja też się zastanawiam, ale naprawdę. Generalnie... Nam by się przydały, ja to wiem. Przywieziemy z tego odcinka. Nie wiem, panowie, ja się poddaję. A ci zawinąłem drzewko? To drugi wyrwał belkę, jakby to wiesz... Ja się poddaję chyba. Co ty, to ty? Z tym budowaniem, no... Gdzie ten foundation ma być? Ja bym zrobił zwykły, ładny domek na lądzie. A dobra, później ewentualnie zwykłe platformy łączył. Okej, okay. Tylko żeby tym razem był chyba mniejszy, nie? Mniejszy jak tamten poprzedni, czy robimy od razu taki ten, żebym miał te później możliwość tego? I magazynowania po prostu, nie? No bo na magazyn siłą rzeczy by nam się przydał. Tak. No dobra, to zrób jak uważasz tak, żebyśmy dali radę. W sumie teraz jak regularnie gramy, to damy radę i nie zapomnijmy. Nie no, regularnie właśnie to jest to, że damy radę, nie? Spokojnie, tylko tak dobra. Ja tu myślę sobie... No bo w sumie tutaj odcinek zbudujemy, znaczy ten odcinek, domek zbudujemy w parę odcinków. To nawet długo nie będziemy czekali na ten domek, bo to wiecie, jak coraz sobie gramy tutaj, to szybko pójdzie, nie? Nie krzyczcie póki co, jak coś, bo ja chcę póki co zobaczyć po prostu ile by nam wyszło, jakbyśmy chcieli taką platformę tutaj zrobić i na tej platformie tak naprawdę za chwilę byłoby wszystko, nie? Okay. Jest pomysł, ale to będzie dużo roboty bardzo. Jakbyśmy zrobili z platform po prostu sobie ścieżkę między drzewami i wtedy nie będzie lin, będzie platforma. I to można zrobić, ale... No, Świątek to chciał, ale nie chciały się łączyć. Aha, w ten sposób.
Właśnie, dlatego powiedział pierdziule. Nie lubię. Sobie. Takie ja mam życie. Znam specjalistę, co umie takie rzeczy. Tak mi się wydaje, bo zawsze no, u nas ta dziewczyna bardzo fajnie to łączyła. Możemy ją kiedyś zaprosić. Zrobimy taki dzień, gdzie na przykład zapraszamy widzów, idziemy się narąbać. I oni wszyscy przyjdą, tak jak ja to zrobiłem. I oni wszyscy zbiorą nam rzeczy, a później gdzieś wyrzucimy, nie? Nie, powiedziałem, że idziemy się narąbać i oni wszyscy, wiesz, weseli przyszli, a to chodzi o to, że idziemy drzewa ścinać. I każdy dostał się kieruje i poszli się narąbać. Ty, ale to był stary, ale to było, wiesz, 6 godzin, nie? Ej, Drake. No? A później, kurde, nie nagrało się. Nie wiem, bym jest... Panowie, sprawdźcie, jak możecie tą platformę, bo ja bym proponował taką platformę. Oczywiście to nie będzie całość na domek, bo to by było po prostu platforma, na której byłby między innymi domek, to całość byłoby ogrodzone, później by się zrobiło wyjście jakieś do łodzi i tak dalej, nie? No wiem. Dobra, ale w tym miejscu to tak nie wiem. Tylko platformę lepiej stawiać już będąc na górze, na drzewie, że tak powiem. Bo może ty z dołu chciałeś to pasować, nie? I się tam rage'owałeś, a jakbyś stawił sobie z góry, to byś też byś się rage'ował, ale byś miał lepiej widział. Z góry widział. W sensie, jeszcze raz. Jak po linie wejdziesz do góry? No. I z góry stawiasz platformy, to wtedy ci się to ładnie będzie łączyło, sensownie tam jeżdżyć, jak to jest na górze. Bo ty stałeś na ziemi i tam się zdenerwowałeś, a... Znaczy nie. Chodzi o to generalnie, że nie mogę połączyć tej platformy, którą tutaj zbudowaliśmy, tą taką szerszą, taką zwykłą, z tą foundation chyba, z tym, co zbudowaliśmy, tym platformą na drzewie, nie? No, ale no... Fajnie się bawicie. Wełkesz, jak ty się zaopatrujesz na to i ty Drake również, żeby... Znaczy mi taka platforma okej, na taką podstawę, nie? Tylko żebyśmy musieli jakieś fajniejsze miejsce na to. Bo to jest takie średnie w sumie. Bo tutaj pójdzie 1000 logów na to, wiesz? Na te trzy Znaczy nie, no 1000 może sobie pójść, nie? Zresztą nawet 5000, znaczy, nie? Bo myślałem tutaj po prostu. Chciałbym w jakimś względu... fajnym, ciekawym miejscu. Myślałem z tego względu tutaj, bo mamy i blisko do łodzi i wiesz, za chwilę możemy tutaj dookoła postawiać te wieżyczki, tak jak tutaj, ta jedna będzie tutaj, za chwilę będą kolejne i je po prostu będziemy łączyli sobie, nie? A zobaczcie, jak postawiłem to, widzicie tą platformę, czy nie? Tak. O, w ten sposób, jakby tak trzy złożyć? Tak, tylko że patrz, że na każdą schodzi ile tutaj? 15 loksów, a patrz, że ona musi być co chwilę, nie? No to będą trzy ile? 4 platformy tutaj, najwięcej, no to 60 loksów. Pójdziemy do tamtego miejsca, gdzie te drzewa zlatują, nie? Tak, tylko że trzeba będzie wtedy saniami przywozić, nie? Tam, bez problemu. No nie wiem, no to szukamy miejsca, że gdzie postawić tę platformę? Czy jak? Kurczę, nie wiem. Tak samo tutaj w tym miejscu, tak widzę, że zrobi się... Tutaj to dużo platformy też postawicie. No ja tutaj, póki co to jest zaplanowane, żeby tutaj no, po prostu, wiesz, na tym... My dokładnie w tym samym miejscu na naszej serii zrobiliśmy. Byliśmy tam wkurzeni, bo respią się tutaj czasami, wiesz, na tej plaży. I potem one były pod fundamentem, nie można było ich sprawdzać. Także może jednak... Aha, walizki. Tak, bo w tym miejscu mieliśmy walizki, możliwe, że też tu się pojawią. To też są walizki. Ale tutaj gdzie te rekiny dwa? Ale chcemy tutaj w okolicach tego tej łodzi się wybudować w końcu, czy jak to tak, bo od strony morza nas nie zaatakują, tu jest zostanie, bo blisko do tej dziury pierwszej, do tych podziemi. Tam jest właśnie chyba katana w tej jaskini. To you can delay this, Drake. Tam to, co stoi. Dobra, a my delayed. Spróbujemy tutaj sobie... Tylko nie wiem, no wybierzcie też miejsce, gdzie wy byście chcieli, bo żebym od razu wiedział, gdzie zrobić to tak, żeby było, nie? Bo ja nie bym wiem, się trzymał tego pierwszego pomysłu. Tutaj bym się trzymał tego pomysłu. Walałbym te trzy foundation. Już mamy pierwszy taki my. I tutaj z tyłu podciągnął sobie taki zawsze magazyn. Możemy te foundation później zrobić. No, więc co mam pomysł, żeby tutaj zrobić tymczasową bazę, niekoniecznie jakąś mega taką wyrąbaną, tylko po prostu tymczasówkę, wiecie, to tutaj co robimy, tą całą wieżyczkę, tutaj to, żeby to była jakaś tam strefa dowodzenia numer jeden, nie? No. Pójść ogólnie po mapie się poprzechodzić, znaleźć naprawdę jakieś kozackie miejsce na wybudowanie się, a tutaj byśmy mieli jakąś, wiecie, inną drogę i tak dalej. Nazwiemy żeby... tą bazę króliczarnia i to będą króliki. Gdybyśmy mieli parę miejsc, w których możemy coś robić, a nie trzymać się po prostu jednego miejsca, nie? To jest świetna pola do zagospodarowania. Możemy nawet na tej polanie zrobić sobie miasteczko takie małe. Tutaj gdzieś teraz stawiam... Znaczy, bo generalnie właśnie... No nie wiem, no o, właśnie to minus jest tego... Zobaczcie jeszcze, jakbyście chciał Vertes zobaczyć, jak to wygląda. Minus tego, że wtedy jak graliśmy Vertes, no graliśmy bardzo rzadko i nie było tak naprawdę szans na wybudowanie czegokolwiek.
No. Bo cały czas tylko i wyłącznie budowaliśmy albo chodziliśmy i zwiedzaliśmy. No teraz będzie troszkę częściej, więc ja generalnie, no nie oszukujmy się, ta gra w sumie póki co jeszcze trzyma się tak naprawdę no, głównie na budowaniu, bo no, poza budowaniem jest bardzo mało rzeczy do zrobienia, więc można byłoby zrobić coś takiego naprawdę kozackiego. Tak, no i fajnie by było, nie? Większą budowlę, tylko znaleźć po prostu, tak jak mówisz, jakieś fajne miejsce do tego, nie? No ta polana jest świetna tutaj, byście zobaczyli. Nie, bo to musielibyśmy, tylko no mówię, no musielibyśmy tak naprawdę wybrać się na, myślę, że spokojnie dwa odcinki na obchód po mapie i znalezienie tak, naprawdę dobrego zadecydować miejsca. Kozackiego, takiego kozackiego miejsca, gdzie będziemy się dobrze czuli, nie? Ja pamiętam, że jak robiłem na serii solo takie obchody, no nie? To znalazłem takie fajne miejsce na tej takiej, tej drugiej wyspie, że tak powiem, tej zimowej, no nie? Tylko tam, nie tam, gdzie jest zimno, tylko tam, gdzie normalny terenik jest. Tylko, że tak, tam jest taki minus, że tam nie ma ani jednego drzewa, nie? No, a to pamiętam, to chodziliśmy chyba tam razem tak. Na wikinie. No. Ale też myślę, że spoko miejsce w ogóle jest. Kojarzycie tą rzekę, gdzie leży kadłub tego samolotu? No to zaraz tam obok. Właśnie tam też jest taka fajna miejsca, tak koło tej rzeki. Żeby tam też to zagospodarować na przykład, to też jest całkiem spoko. You should be looking for team. A z kolejnej strony, ty, to co Drake tutaj właśnie mówi, ta polanka taka też jest spoko opcja. I tu masz zejście od razu do tego do jaskini. Tu jest od razu zejście do jaskini, no. Chodź Fatek, zobaczyć jaszczurka. To też jest naprawdę jaszczurka, bardzo spoko opcja. Bardzo a jaszczurka można rozmnażać, czy nie? Nie, ale można ją, o. Dźgnąć. Teges. Dźgnąć. Tak. Można by też zrobić taką warownię, jakbyśmy chcieli iść się pobić trochę. Dymy siać, przy kanionie postawić, bo tam chodzą duże patrole. Nie? Tak, no i tam na przykład jakiś taki mniejszy ala domek i tam, żeby było dużo żarcia na przykład, jakieś bronie, łuki i tak dalej. Też dobra opcja. Tak, byśmy mieli nowych. Na pewno byłoby trzeba właśnie porobić tak, jak Wertys mówił, żeby było dużo miejsc, gdzie możemy po prostu, no... sobie chodzić, tak? Żeby tutaj mieć tą wyspę tak naprawdę pod kontrolą, a nie gdzie no, stoimy i siedzimy właściwie cały czas w jednym miejscu, tak. Jak dopieścić to miało miejsce. Dopieścić sobie wyspę rzeczywiście i 4-5. Każdy coś ciekawego by się działo. No i dokładnie. Ja cały czas mam nadzieję, że będą tą grę naprawdę mocno rozwijać, że będą dochodzić nowe itemy. Tak nie, samo no będą, jak tutaj, jak już myśleliśmy, że do tej gry nic nie dojdzie, jak mieliśmy poprzedni sezon, no nie? Tak nagle oni zaczęli coś robić. Tak, pozmieniały się przede wszystkim te kasty, podzielili je na te kasty i oni trochę inaczej wyglądają. Zobaczysz, jak przyjdą łysi, będą wyglądać tak, jakby mieli doklejone głowy. Tak. Dobra, a tą platformę w końcu robimy tutaj, co budujesz, Vertes? No niech sobie będzie, wiesz. Bo już nie wiem, w końcu, że tak powiem, ten... Dokończymy tutaj, patrz, tutaj zrobiłem, nawet da się wspinać, linę dorzuciłem. Fajny widoczek, polecam. A tu jest wybudowane całkiem już? Tak. Elegancko. Linę trzeba było dodatkowo dorzucić. Elegancko. No. Dobra, nie, tutaj to jest naprawdę kozak miejsce. Można patrolować, kontrolować i w ogóle. Dobra, to pytanie, co robimy najpierw? Szukamy najpierw miejscowy, gdzie robimy sobie taki dom, gdzie będziemy mieli taką główną siedzibę, czy... No właśnie, zobacz tą polanę sprać, bo może nie tak daleko być dalej, a tu by taka ulica zamkowa powstała, każdy by sobie postawił swoją chałupę. Znaczy, pytanie, czy jest sens, żeby każdy robił swoją chałupę, czy robimy jedną dużą... Bardziej... Możemy główną taką świątynię, bazę, jakkolwiek to nazwać, ale chodzi o to, żeby tu dla belki bardziej estetycznie postawić sobie takie cztery działki. Między odcinkami można by wejść na serwer po prostu i po 3 godzinki sobie pobudować, czy zrobić nawet stream z tego. No to nie wiem, no trzeba ubrać jakiś kierunek, bo no to będzie na pewno gdzieś tam miało znaczenie, nie? No jak chcecie. Tutaj ogólnie spoko, bo jest gotowe miejsce, no nie? Ale tak czy siak można takie samo miejsce zrobić wszędzie, nie? Tak, pozbierajmy trochę rzeczy. Jak przyjdą trochę łysych, przyjdzie, zrobimy sobie kościane zbroje i pójdziemy eksplorować wtedy. Ale do tych łysych trzeba trochę przetrawić. Ale to naprawdę ta zbroja jest mało potrzebna, bo to spokojnie by trójkę da się wybronić. No wiesz co, im więcej osób, tym ten algorytm daje nam więcej łysych. I byśmy w 5 naprawdę był ostry. W poprzednim spokojnie dawaliśmy sobie radę, myślę, że ale i tym to może się zmienił jakiś algorytm, wiesz, tej ilości tego wszystkiego. No trzeba się przekonać. Mamy 3 króliki. Tak, ja dołożyłem jednego przed chwilą. Okej, myślałem, że się zrobił. Słoniogłowy, jak wpada, na przykład to jeden. Ja jestem za tym, ile mamy. Kurde, to w tym odcinku i tak już nie zdążymy, bo byłem za tym, żeby pójść po tą siekierę, tą czarną, tą najlepszą.
szybko, ale... Ej, to ja mam pomysł, to ja mam pomysł, bo każdy chce czegoś innego na ten moment. Drake by chciał się tutaj pobudować i pójść się naparzać. A my ze Świątkiem bardziej pod domek, no nie? No dobra, to możemy się naparzać w domku. I co? Aj, no i widzisz. I mamy masz kulika na zgodę. Ale jak ich jest tutaj więcej, one będą się szybciej rozmnażały, czy coś? Czy... Właśnie, nie mam pewności, ale trzymajmy do 6, bo 7 jest to maksymalna liczba, jaka może być w klatce. Jak coś to wyciągać po jednym, nie? Tak. Dobra, to mój pomysł jest taki, żeby po prostu do kolejnego odcinka zastanowić się, co robimy, damy pomysły przed kolejnym odcinkiem, już będziemy lecieli. Po prostu zróbmy ankiety, każdy taką samą ankietę w filmie i za nich widzowie zadecydują, co widzowie robimy. Mogą w komentarzach pisać właśnie, jaki mają pomysł. No. Pomysły tak. A jakieś nasze gotowe decyzje, co mamy robić, to zawsze można ankietę, nie? No sobie, no. W ten sposób możemy się umówić. Tu można żwirać, więc sobie z tej wody. Powoli trzeba kończyć, to co? Niech widzowie podejmują decyzję, czy idziemy... A dajmy czas widzom chwilę. Jak czego nie zrobimy od razu, to przynajmniej pomysł, co zrobić później. To ogólnie, tak? Niech sobie wymyślają, co chcą, żebyśmy robili i nie narzucamy im nic. Dokładnie. Jak nawet nie będzie ani jednego pomysłu, to i tak będziemy robili też coś właśnie, tutaj. To też to zrobimy właśnie, czyli przez 3 odcinki nic nie będziemy robić wtedy. Nie. Będziemy siedzieć na rybach. A wiesz, że możesz iść na rybę teraz normalnie, złowić patykiem rybę i na patyku ci ją mogę przynieść? Słyszałem, że normalnie. Świetnie wygląda, bo taka mała rybka jak walniesz, jak wyciągasz z wody. Ale bez kitu, tu jest spoko miejscowa, biorąc pod uwagę jeszcze, że tutaj jest ta osada. Tak, to są szmatki cały czas. No jest dobra miejscowa, nie? Ale wiesz, zawsze można poszukać czegoś lepszego, nie znajdziemy, nie? Dwie dodatkowe jaskiny. Poza tym, gdyby za dużo ich przybiegło, to... Zresztą, widzowie, jeśli wy macie jakieś sprawdzone miejscówki, które naprawdę warto odwiedzić, to też możecie... no myślę, że wtedy bardziej gdzieś na fanpage'ach zgłosić na grupach, się. Na grupach. Albo no, na grupach u Werteza bądź u Drake'a. No, u mnie grupa lepiej. I wtedy po prostu pododawać się, nie wiem, Vertes na przykład zrobi jednego posta, do którego będziecie podawali pomysły swoje i będziecie mogli zaznaczać również miejscówki na mapie, które warto też fajny pomysł. Zmienić, bo można spokojnie, no jeśli znacie taką miejscówkę, możecie to spokojnie zaznaczyć mapę, gdzie to się mniej więcej znajduje, no a my po prostu się odnajdziemy i tam dotrzemy, tak? Tak. Jak na mapę spojrzę, to będę wiedział mniej więcej. Ile tam mniej więcej masz osób w tym momencie? Wiesz co, u mnie po tym jak zbanowali mi grupę poprzednią, to do tej mało osób mi przychodzi, ale tak w sumie ponad 10 jest. No to dobra reklama, żeby tutaj... Ale to jest dobre właśnie, żeby dołączyć do grupy. Tak. Także zapraszamy, link jest oczywiście w opisie. Pojawiały częściej, myślę, jakieś informacje na temat serii. Social mediów, tak? Tak, no ogólnie, bo myślę, że tutaj decyzje czasami będą podejmowane tak dosyć szybko, więc nawet gdzieś tam przed nagrywaniem będzie można wrzucić po prostu posta, że za 2 godziny nagrywamy, co byście chcieli zobaczyć w kolejnym odcinku. Tak, i tak, tak czekać od odcinka na odcinek, a tak mam na bieżąco, także w opisie po prostu dać link do grup. U mnie zawsze jest pod każdym odcinkiem na dole. Grupa Koksu, Werteza Pro. Grupy nie ma, ale może kiedyś będzie. To tylko Bartek byś tą gwardię Draka mógł dorzucić. No, żeby u Bartka była jedna taka główna, jeden główny wątek na te kolejne odcinki. Miejscówki przede wszystkim, żeby tam podawali. Zresztą od razu najwyżej Wertes dzisiaj zaplanujesz, bo ten odcinek będzie w sobotę, więc na sobotę posta zaplanujesz i będzie gitarą, myślę. Się ogarnie. Ej, utknąłem pod wodą. Pięknie. Dobra, dawajcie na łódź. Kończymy ten odcinek. Dodaję, tylko utknąłem przed chwilą. I czekamy na wasze decyzje tak naprawdę, na wasze informacje, tak właśnie. Na wasze... Tak, to jest ładna grafika. Znowu, zachód słońca jest piękny. Tylko nie myślcie, że my nie wiemy co robić, tylko widzicie, nie? Mamy za dużo pomysłów, żeby jakiś jeden po prostu dało się zrobić. Po pierwsze mamy za dużo pomysłów, a po drugie tak byśmy się nie przyznali, że nie wiemy. Nie? Nie, bo tak czy siak pewnie zrobimy sobie jedno i drugie co chcemy, tylko po prostu co pierwsze, nie? Dobra, idźcie się zapisać. Ja już się zapisałem. No pływam. Nie, bo naprawdę, no plus taki, że będziemy teraz dosyć, można powiedzieć, często te nagrywki tutaj z Foresta mieli, więc tutaj naprawdę można bardzo fajne rzeczy pokminić. A no można. Święta prawda. Wreszcie można poprowadzić takiego save'a długo i mieć wszędzie coś porobione, nie? No póki nie wprowadzę update'a, który usunie save'a. Nic nie mówiłem. Nie daj Boże, bym się zapisał. Save'uję. Dobra, jest jeszcze dużo. Nie, można spać.
No, ale ja tu chcę grę zapisać nie sobie. Nie ma sensu chyba to póki co, bo... Lepiej się wyspać i zapisać nie. Chyba. Nie, będzie za ciemno, wiesz, jak będzie. Zrobimy. W sensie jak się obudzimy, no. Bo jeszcze nie jest wcale tak ciemno, więc będzie jeszcze pół yep. Dobra, dobra. Czasami wtedy jest przypał, bo przylatują takie dziwne typki. Dziwne stworki. Nie dają spać. Dobra, to co? To dziękujemy wam za oglądanie. Linki oczywiście do wszystkich grup są w opisach, także zapraszamy, dołączajcie. Jeśli nie macie Facebooka, to możecie założyć, czemu by nie? Dokładnie. Dobra, to co? Do następnego odcinka, dzięki za łapki w górę, za komentarze, za suby. Linki do kanałów Świątka, Drake'a i Vorteza są oczywiście w opisach. Także też zapraszamy tak do jest, na ogarniania, co tam jest czasami w tych opisach. Nie zdążę ci ująć. Bardzo mocno zapraszam. Ja również bardzo dziękuję i do zobaczenia. Tu trzymajcie się. Tak jest. Do następnego. Cześć. Na razie, cześć. Hej, hej.